Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle Sprawozdawco, za komuny pańscy poprzednicy bali się święconej wody i Kościoła. I co mówili? Trzeba zwalczyć z Kościołem, trzeba zamknąć, trzeba zniszczyć. No niestety nie udało się i się nie uda. Dzisiaj Pan mówi o to samo, o tej instytucji, która jest taką chyba jednak belką w Waszym oku. Tak jak już wcześniej było powiedziane, nie wiem, czy Pan się jej boi, czy Pan ma jakieś zadanie, czy Pan chce kogoś kryć. Jeśli Pan się boi, to czego się Pan boi? Boi się Pan skuteczności IPN-u? Tego, że wreszcie Polacy poznają, kto był naprawdę bohaterem, a kto był katem? I Pan poseł, rzecznik Waszego klubu, który wiemy, że z historią jest na bakier, ale ta argumentacja jego, że zamknijmy, zlikwidujmy, pieniądze dajmy na Centrum Zdrowia Dziecka, a co ma piernik do wiatraka, panie pośle? I ta argumentacja, że rzekomo IPN kogoś skrzywdził? A jeśli polskie sądy wydały złe wyroki, po latach poznajemy, że skrzywdziły kogoś, to też idąc za tym tropem myślowym, też trzeba sądy zlikwidować? Panowie, więcej powagi, więcej merytoryki, nie bijcie już tej politycznej piany. Dziękuję.